Zapraszamy 9-10 grudnia, sobota, niedziela najbliższa na halę sportową zespołu szkół nr 1, to jest ulica Śmiechowska 36 w Wejherowie. Turniej zaczynamy w sobotę o 9:30. Bilet kosztuje 20 zł i jest biletem całodziennym, czyli można przyjść zobaczyć wybrane kategorie taneczne, wyjść, nie wiem, na obiad, na spacer i wrócić po raz kolejny na wieczorną galę. W niedzielę zaczynamy turniej o godzinie 10:00. Gala wieczorna jest o godzinie 17:30, a ta najbardziej widowiskowa, urocza gala przedszkolaka zaczyna się o godzinie 16:00 i trwa do 17:00. Jest to kolejna dziedzina sportu, która się znakomicie rozwija w Polsce. Przy tym jest bardzo widowiskowa, bardzo rozwijająca. I nawet ci najmniejsi uczestnicy, bo co ważne jest również gościmy pary taneczne przedszkolne i to jest dopiero widowisko, nawet ci najmniejsi bardzo dużo się uczą właśnie w tańcu. Dyscypliny, ale również pracy w grupie. To, że drugi człowiek jest ważny w takiej współpracy i zauważenia drugiej osoby. Więc moim zdaniem ta dyscyplina, oczywiście obok wielu innych, ale jest taka, oprócz tego, że dobra dla naszych dzieci, dobra dla naszego zdrowia, to jeszcze wnosząca wiele innych aspektów. Jest to zdecydowanie turniej sportowy, a drugi turniej organizowany w Wejherowie, który zawiera w sobie w tym roku finał Grand Prix Polski, czyli finał całego cyklu Grand Prix, całorocznego cyklu Grand Prix, plus Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, mistrzostwa, które wyłonią we wszystkich sportowych kategoriach tanecznych, mistrzów nominowanych do Mistrzostw Polski. Proszę zdradzić nam troszeczkę więcej, ile będzie kategorii, ile będzie par, no i kto będzie gościem specjalnym? Gościem specjalnym turnieju i jednocześnie osobą, która poprowadzi galę finałową taneczną w sobotę o godzinie 19:00 i w niedzielę o godzinie 17:30, jak również galę przedszkolaka w niedzielę o godzinie 16:00 jest pani Iwona Pawlowicz, znana jurorka z Tańca z Gwiazdami, z telewizyjnego show, jak również fantastyczna choreograf i tancerz. Kategorii tanecznych będzie około 48 i na wczoraj, gdzie jeszcze nie była zamknięta rejestracja par, była zgłoszone ponad 200 par z całego kraju, plus około 150 par przedszkolnych, małych przedszkolaków ze wszystkich przedszkoli prawie województwa naszego, więc zapowiada się bardzo duża impreza. Rozumiem, że przekrój wiekowy jest bardzo szeroki, a jakie style taneczne będziemy mogli zobaczyć? Zobaczymy tańce standardowe i tańce latynoamerykańskie, 5 tańców standardowych, tak wyglądają kombinacje, mniej więcej 5 tańców standardowych, 5 tańców latynoamerykańskich, czyli walce, zobaczymy czacze, zobaczymy sambę, zobaczymy quickstepa, który jest bardzo widowiskowy. Trwa modernizacja parkingu przy ulicy Rejtana w Wejherowie. Mamy zamiar powiększyć ten parking o parę miejsc parkingowych, ale w tej części miasta bardzo na pewno pomoże ta modernizacja. Oprócz tego wytniemy parę drzew i jeszcze rzecz, którą musimy zrobić, to usprawnić przepływ wód opadowych w tamtym rejonie i to też w ramach tej modernizacji się odbędzie. Wydarzenie, na które pragnę Państwa serdecznie zaprosić, jest koncert sylwestrowy. W tym roku wystąpi orkiestra La Passione pod dyrekcją Andrzeja Knapa, znakomitego polskiego dyrygenta, wychowanka Warszawskiej Akademii Muzycznej, przez wiele lat pełniącego obowiązki dyrektora Opery Narodowej czy Opery Bałtyckiej w Gdańsku, co gwarantuje nam świetną zabawę.